Nie myślę spowiadać się nikomu. Za słońcem idę prosto przed siebie. Przy dźwiękach muzyki i ze smakowitym poczęstunkiem koła gospodyń wiejskich i goście odwiedzający uzdrowisko w Latoszynie Zdroju pożegnali tegoroczne lato. Gościmy dzisiaj w Latoszynie Zdroju, mamy pożegnanie lata, pogoda nam dopisała, oczywiście mamy tutaj coś dla ducha i oczywiście coś dla podniebienia. Staramy się zakończyć hucznie to piękne lato, które jest za nami. Wiele różnych imprez, które się odbyło, no trzeba jakoś zakończyć i spróbować przygotować się do sezonu jesiennego, chociaż też nie takiego biednego, jeśli chodzi o imprezy, bo będą spotkania, będą okazje do tego, żeby odbyć dobrze i weekendy i fajnie spędzić czas na terenach należących do gminy. Impreza rozpoczęła się od pokazu kulinarnego Podkarpackiej Akademii Umiejętności pod okiem Piotra Basary. Dzisiaj proszę, po tym poprosiaku będziemy mieć pokaz grillowania steków wołowych, najlepsze sezonowanego mięsa i będziemy serwować burgery z szarpanej, klasyka amerykańska z dobrym sosem, jakość. Odwiedzający mogli skosztować przygotowanych na grillu przysmaków, w tym wyczekiwanego przez wszystkich guśćca afrykańskiego. Popatrzcie, co się dzieje. Ludzi, wszyscy czekają na guśćca afrykańskiego. Nie mam pojęcia. Jeden jest farbowany, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Smaki są różne, ciekawe. Mam nadzieję, że będzie smakowało. Jest pyszne. Goście mogli nacieszyć ucho podczas koncertu zespołu U Studni, grupy specjalizującej się w poezji śpiewanej i piosence literackiej. Wyjątkowy i subtelny charakter ich występu ocieplił atmosferę pomimo chłodnej pogody. Fajna impreza, świetnie przygotowana. No wspaniałe zakończenie lata, bardzo się cieszę. Pogoda, no jak widać, lato się już kończy niestety, ale i tak jest sucho, więc jest dobrze. Goście dopisali bardzo dużo pań z koła gospodyń i nie tylko. Pan Basara nas tutaj ugościł bardzo smacznie. Oprócz pogody to wszystko jest okej. Okay. Stworzyliśmy eleganckie pieczenie od pana Basary. Przez to ludzie wszyscy zadowoleni, uśmiechnięci. Żegnamy lato w wielkim stylu, dokładnie. Szkoda lata, mówią zaproszeni goście. Jednak uzdrowisko w Latoszynie Zdroju nie zamyka się na odwiedzających i zaprasza nawet w zimowe dni. Tak, uzdrowisko zaprasza cały rok, zapraszamy na basen, zapraszamy do tełżni, zapraszamy do parku zdrojowego. Cały rok Latoszyn Zdrój zaprasza i nie tylko kuracjuszy, ale wszystkich mieszkańców i gminy, i powiatu dębickiego. Że jest tutaj w jakiejś sprawie, choć się może wydać płata. To jest losu obyczajem, raz odbiera, a raz daje. To jest losu obyczajem.